Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle bardzo serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam przede wszystkim wielkopostnie, bo w takim jesteśmy kochani czasie. Pozdrawiam marcowo i pozdrawiam też przedwiosennie, tak, bo mamy obecnie taką porę roku, niby porę roku przedwiośnie. Zbliżamy się do wiosny, ale musimy się troszeczkę poczekać, póki co jeszcze jest pełna zima, przynajmniej kalendarzowa, i z tego też się cieszmy. No właśnie, Wielki Post. Dzisiaj, proszę Państwa, jest trzecia niedziela tegoż świętego czasu. Oznacza to, że w tym świętym czasie zaprawiamy się coraz bardziej, że coraz bardziej głębiej w niego wchodzimy i mam nadzieję też, że coraz bardziej go rozumiemy i coraz bardziej potrzebujemy jego, bo czas Wielkiego Postu to czas przemiany. My przemiany potrzebujemy. Zobaczmy, chcemy zmieniać swój imaż. Panie, czy panowie, czy w ogóle ludzie. Nie chcemy być tacy zawsze nudni, żebyśmy tak samo wyglądali, żebyśmy zawsze to samo jedli, żebyśmy to samo pili. My lubimy takie urozmaicenia, jak to starożytni powiadali, warianty bawią, prawda? Warianty to nasze życie czynią życiem takim bardziej radosnym. Dlatego też właśnie ta przemiana w Wielkim Poście jest czymś takim naturalnym. Naturalnym jest, myślę, że potrzebą naszego serca. Mamy przemieniać się, czyli mamy doskonalić swoje życie, patrząc na Krzyż Chrystusa, właśnie na ten symbol naszego zbawienia, który jest takim właśnie symbolem wiodącym, jeżeli chodzi o ten święty czas, który obecnie przeżywamy. Że życzę Państwu, życzę sobie, wszystkim wzajemnie życzę, żeby w tym czasie Wielkiego Postu było jak najwięcej pracy nad sobą, żebyśmy pokutowali, czyli żebyśmy wzywali się siebie i wzywali innych do nawrócenia poprzez to wezwanie pierwotne Chrystusa. To najpierw nas wzywa do przemiany, do nawracania się. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelii. Kochani, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelii, a na pewno to nawracanie i ta wiara w Ewangelii przyniesie nam jak najwięcej pożytku wewnętrznego, duchowego i na pewno nasze życie ubogaci, na pewno nasze życie uczyni się bardziej odpowiedzialnym i bardziej ludzkim, a także bardziej Bożym. Kochani, poza tym warto zwrócić uwagę, że dzisiaj, oczywiście, jeżeli chodzi o datę, jest to 12 marca, jutro naturalna sprawa, że będzie 13 dzień tegoż miesiąca, jak wiem, jest to dzień fatimski, ale uwaga, jest to dzień wyboru na papieża Franciszka. Właśnie było to dziś 13 marca roku 2013, wtedy właśnie został wybrany papież Franciszek, przyjął właśnie takie imię Franciszek, który przyjął właśnie takie imię, bardzo wymowne imię, bardzo znaczące imię, bo imię świętego Franciszka, który był przyjacielem przyrody, przyjacielem zwierząt, który był otwarty, tak bardzo mocno otwarty na człowieka. To właśnie jutro będziemy obchodzili 10. rocznicę tego rodzaju wyboru. Dlatego też siostry, bracie, jutro, a może nawet już dzisiaj, pomódl się za papieża Franciszka, żeby jego posługa w Kościele Chrystusowym, żeby jego posługa także dla nas była posługą, która niechaj przynosi nam jak najwięcej właśnie tego owocu wewnętrznego, a jego obecność, ta obecność pielgrzymia, obecność w Stolicy Apostolskiej, czy obecność we współczesnym Kościele, żeby była obecnością umacniającą. Wszystkiego najlepszego życzymy świętemu Ojcu papieżowi Franciszkowi. Niech jego patron, święty Franciszek, prowadzi go, umacnia go swoimi łaskami, które niechaj wyprasza u Jezusa Chrystusa. No właśnie, jak powiedziałem, trzecia niedziela Wielkiego Postu i gdy będziemy się, gdy byliśmy w Kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakubowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział przy źródle. Było to około godziny 6:00. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie w Samarytankę, by dała ci się napić? Żydzi bowiem Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś ty znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi, daj mi się napić, to
prosiłabyś go, aby dał ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, studnia jest głęboka, skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam tę studnię i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi rzekł Jezus: każdy, kto pije tę wodę, będzie znowu pragnął, kto zaś będzie pił wody, którą ja dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Kochani, Ewangelia jest o wiele dłuższa, no ale z racji ograniczonego czasu w tym programie muszę, że tak powiem, pozostać na tym krótkim fragmencie. No, zwróćmy uwagę na co? Na właśnie obecność Samarytanki. Kto to są Samarytanie? Kto to są Samarytanie? Jest to grupa, proszę Państwa, semicka, niewielka grupa, która jest zbliżona do judaizmu. Izraelici byli w konflikcie z Samarytanami, Żydzi nimi pogardzali, nie chcieli z nim mieć nic wspólnego. Jezus właśnie to widzi, Jezusa to bardzo boli. Jezus łamie tego rodzaju progi, tego rodzaju bariery. Jezus przychodzi nie do danego narodu, nie do danej nacji, Jezus przychodzi do wszystkich ludzi. Jezus jako ten, który ogłasza właśnie orędzie pokoju w każdym narodzie, w każdym sercu i po prostu w każdym człowieku. Jezus łamie te bariery, zwiastując Ewangelię pokoju, co potem oczywiście czynili jego apostołowie, którzy w jego imieniu głosili Jezusa Chrystusa. Kochani, no właśnie, religia Samarytan zawierała, wracam jeszcze do tego, zawierała elementy żydowskiej religii, pomieszane były z elementami pogańskimi, odstąpili od religii Izraela, co było powodem nienawiści. Właśnie ta nienawiść przez Chrystusa jest niszczona, przez Chrystusa niszczona, i właśnie dzisiaj zechcieliśmy zauważyć, że my też mamy w sobie bardzo wiele nienawiści, nie tylko może jakiejś tam spowodowanej takim czy innym narodem, ale mamy nienawiść do drugiego człowieka, nieraz do siebie mamy nienawiść, dlatego też dzisiaj w tę niedzielę, trzeciej niedzielę Wielkiego Postu, módlmy się o to, żebyśmy byli ludźmi nienawiści, żebyśmy umieli przebaczać, bo trzeba przebaczyć, bo bez przebaczenia nie możemy wyprowadzić sobie naszego życia, a czas Wielkiego Postu jest właśnie czas takiego przebaczania, czas łaski, czas pojednania, zwłaszcza rekolekcje wielkopostne. Popatrzmy na siebie, popatrzmy na innych, popatrzmy też na Chrystusa, który od nas domaga się właśnie tego pokoju. On jako książę pokoju, on jako ten, który dąży do pojednania, który daje to pojednanie, niechaj tym pojednaniem nas obdarza w tym właśnie świętym czasie, który obecnie przeżywamy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy wielkopostny, marcowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.